Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna z funkcji x do x liczona dwoma sposobami. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie wzory na pochodne. Moi drodzy, tematem dzisiejszego filmu jest taka fantastyczna pochodna x do x. Trochę tutaj następuje zagięcie czasoprzestrzeni, kiedy pojawia się tego typu funkcja. Oczywiście można ją skomplikować w każdą stronę, ale weźmy tą najbardziej podstawową wersję x do x. Ktoś zapyta nas, dlaczego ja nie mogę, przepraszam, skorzystać z jakiegoś wzoru, który jest już w tablicach z pochodnymi. Ano, moi drodzy, sytuacja jest taka, że wszystkie wzory, jak się przyjrzycie w tych tablicach, one dotyczą funkcji, która to jest stała do x, albo x do potęgi, czyli jakby i tu jakby następuje podział, że gdzieś mam stałą, gdzieś mam zmienną. Natomiast nie ma tam wzoru na to, by była i tu, że tak się wyrażę, zmienna, czyli coś, co mogę po prostu za każdym razem zmanipulować, czy to w granicy funkcji, czy to w pochodnej. Jak sobie z tym poradzić? Pierwszy sposób na tego typu sytuacje to jest sposób, kiedy nie znamy totalnie twierdzenia, o którym powiem w drugim sposobie, to znaczy, że nie umiem tego przekształcić jakoś. Po prostu nie umiem, nie wiem, jak to zapisać, żeby nie było tego x do x. I tu tak z pomocą przychodzą nam logarytmy, bo tak naprawdę, jeżeli widzicie taką sytuację, że jest x do x, czy tam 2x do sinus x, czyli tu i w podstawie, i w potędze jest x, czyli funkcja, która się może zmienić, to warto użyć logarytmów, bo one są tak jakby odwrotne do potęgowania, więc możemy coś z nich wyciągnąć. I ponieważ najłatwiejszy z logarytmów, jeżeli chodzi o pochodną, jest logarytm naturalny, to my sobie z tego logarytmu skorzystamy. No to o co chodzi? Dlatego jak macie tą funkcję y równa się x do x, no to po prostu logarytmujemy obustronnie na początek, czyli logarytm naturalny z y i logarytm naturalny z x do x. Ma to sens. Ale po co? Bo teraz mogę skorzystać z własności tutaj, mianowicie w tym punkcie, że jeżeli mój argument logarytmu, w tym wypadku naturalnego, jest potęgowany, to ja to mogę przerzucić na początek logarytmu, czyli mogę to zapisać w taki sposób, czyli mam x razy logarytm naturalny z x. Widzimy to, mam nadzieję, że wszystko jest tutaj jasne. Czyli mamy wykorzystaną własność i zobaczcie, co się stało. Stało się to, że my nie mamy już x do x, tylko mamy zwykłą funkcję pomnożoną. I teraz jak sobie z tym poradzić, bo nadal nic nie mówimy o pochodnej. I teraz wykorzystamy pochodną zapisaną troszeczkę inaczej, czyli my zróżniczkujemy po x. To jest to samo, co policzyć pochodną, tylko my jesteśmy przyzwyczajeni, że zawsze y równa się, czy f od x równa się, a rzadko kiedy używamy tego zapisu, który tak wydaje mi się jest bardziej uniwersalny, czyli ja liczę pochodną obustronnie po x. I teraz proszę pamiętać, że jeżeli liczymy pochodną z takiego czegoś, to jest to pochodna tak zwana uwikłana, bo mam tutaj niby pochodną, złożoną jakąś, po y, ale y jest zależny od x, bo jest określony poprzez x pierwotnie. Więc jeżeli ja liczę z lewej strony pochodną, to wiem, że z logarytmu to jest 1 przez argument, czyli 1 przez y, ale muszę pamiętać o tym, że y zależy od x, czyli ja muszę tak jakby policzyć pochodną wewnętrzną, czyli zapisuję ją jako y'. I to jest takie coś, co trzeba mocno tutaj pamiętać, bo tak jak mówię, no mimo że chciałoby się napisać 1 przez y i po prostu zostawić to w takim wypadku, no to musimy pamiętać te pierwotne zależności funkcji, jak zostały określone na wstępie do naszego zadania. I teraz, moi drodzy, stąd jest tu sprawa łatwa, bo to jest po prostu pochodna z mnożenia. Czyli mamy tutaj, z pierwszego jest 1, przepisujemy drugi, dodać, zostawiamy pierwszy i 1 przez x z drugiego. No i ostatecznie ktoś powie, dobra, ale nadal nie mam wyniku. Spokojnie, na początku sobie troszeczkę uporządkujemy. Napiszemy logarytm z x, bo tutaj się przemnoży, a x razy 1 przez x to jest 1. No i co? Czego ty tak naprawdę szukasz? Ty szukasz y'. Nie jest teraz trudną rzeczą tego y' stąd wyliczyć. Czyli mamy razy y,
i Y' równa się, bo pozbyłam się tego tutaj 1 przez Y, no to jest po prostu Y razy ln x plus 1. No ale ktoś powie, no dobrze, ale po prawej stronie chcę mieć x-y, bo to mi nic nie mówi, bo ja nadal jakby siedzę w świecie tego y-ka i nie tej pochodnej nie widzę. Nie ma problemu. Możemy teraz skorzystać z tego, że y to jest x do x. I zobaczcie, co się dzieje. Dostaliśmy wynik naszej pochodnej. Tutaj i po prawej są same x-y, czyli jest tak, jak być powinno. Czyli mamy x do x razy logarytm naturalny z x plus 1. To jest pierwsza metoda na tego typu sytuację. Na tego typu zadanie oczywiście możecie ją stosować, czy macie funkcję x do x, czy macie sinus x do cosinus x, czy jakąś inną, gdzie macie x-a i w podstawie, i w potędze. Sposób numer 2 już pewnie wielu z Was zna, ponieważ na kanale ja już pokazywałam bardzo dużo takich pochodnych. Mianowicie to jest takie twierdzenie, które mówi, że jeżeli ja mam taką funkcję tutaj f od x, czyli zależną od x-a, i zdarzyło się, że w wykładniku też jest funkcja zależna od x-a, czyli się coś zmienia tam, to wtedy mogę to zapisać jako e do logarytm naturalny z f od x do g od x, co w ostateczności daje mi e do, i ja korzystam z własności logarytmów, coś takiego. Czyli ostatecznie przechodzę z tej formy tej na tą końcową. To się często tego używa w przypadku reguły de L'Hopitala, kiedy mamy sytuację, gdzie jest właśnie nieskończoność do nieskończoności, czy po prostu x do x, żeby móc sobie uprościć te wyrażenia. Ok, no to spróbujmy najpierw przekształcić nasze x do x za pomocą tego. Nasze f i nasze g to jest x, tak się tu zdarzyło. Proszę tego natomiast pilnować, kiedy by było tutaj na przykład jakaś dwójka jeszcze przy x i byłoby 2x do potęgi x, żebyśmy dobrze umiejscowili to w naszej własności. Czyli to jest e do x logarytm naturalny z x. I teraz zobaczcie, bardzo ciekawą sprawę. Kiedy ja chcę policzyć y', to ja tak naprawdę liczę pochodną dosyć zużoną z tego wyrażenia. No i oczywiście muszę pamiętać, jak to się liczy, czyli najpierw pochodna funkcji zewnętrznej, czyli pochodna w tym wypadku z e. No i tu mamy przepisane razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli tej zmiany czegoś, czego wcześniej nie było we wzorze, czyli u nas ten wykładnik się poszerzył. No i teraz, moi drodzy, co widzimy w wykładniku? W wykładniku widzimy mnożenie. Ja to mnożenie muszę teraz też uwzględnić, więc liczę pochodną z mnożenia. Czyli pochodna z x to jest 1, czyli zostaje logarytm z x, dodać x razy i tu pochodna z logarytmu jest 1 przez x, czyli zostanie nam 1. No i zobaczcie, że jak porównamy, cofnijmy się na chwilę, ten wynik do tamtego, to nawias nam się zgadza. Prawda? Mamy logarytm naturalny z x plus 1, tylko nie zgadza nam się to. No i ktoś powie, no w sumie to to nie jest to samo. Ale tak naprawdę ile to było równe? No w pierwotnej wersji to było x do x, czyli jeżeli komuś to przeszkadza, można z powrotem wrócić, jeżeli nie, to można to po prostu zostawić w tej formie, bo to i tak jest to samo. I moi drodzy, to jest koniec liczenia tej pochodnej. Pokazaliśmy dwa sposoby. Na razie z definicji nie będziemy próbować tego policzyć z granicy, bo tu troszeczkę też byśmy się napracowali. Natomiast polecam znać oba. Czasami zapomnimy jeden, przypomni się drugi i gdy macie taki problem z pochodną i nie tylko, a jest potęga i ta potęga nie do końca jest na przykład jakaś ładna, możecie zawsze z logarytmów skorzystać o różnej podstawie, tylko też pamiętajcie, żeby było Wam potem wygodnie liczyć i próbować to logarytmować, bo te logarytmy czasami powodują, że wyrażenie się naprawdę po obu stronach upraszcza. Mam nadzieję, że wszystko jest czytelne i jasne. Jeżeli macie ochotę, możecie zawsze do nas napisać. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zapraszamy do korepetycji online, szczegóły na maila. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, do wsparcia, szczegóły w opisie i słyszymy się w następnym filmie.